Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem tak szybko tylko wam pokazać mój ostatni nabytek, a jest to Victorinox Bantam, czyli najprostsza chyba wersja scyzoryka od Victorinoxa. Wykonany jest on w wersji Alox, czyli rękojeść jest zrobiona z aluminium, a raczej anodyzowanego aluminium. I w tym przypadku jest to czerwona anodyzacja, czyli kolor na 2018 rok. Obecnie wszystkie limitki wychodzą w kolorze czerwonym. Udało mi się go nabyć, ale nie w Polsce. Kupiłem go na eBayu. Być może gdzieś tam wrzucę link w opisie, także może ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. Tam już bardzo mało tych sztuk zostało. Jak ja kupowałem, to chyba tylko 3. Także link może być później już nie działać. Jest to scyzoryk o długości 84 mm, czyli to jest ta mniejsza wersja, wyposażony w głownię, jak widać, oraz narzędzie combo. Combo to jest takie połączenie tych kilku narzędzi, czyli otwieracza do butelek, do konserw i jeszcze śrubokręta płaskiego i oczywiście ściągacza do izolacji z kabli. W standardowych Victorinoxach mamy dwa narzędzia, czyli jedno takie do konserw i płaski śrubokręt 3 mm oraz drugie takie, czyli otwieracz do butelek, ściągacz do izolacji z kabli i duży płaski 6 mm śrubokręt. Także to narzędzie ma zastąpić tamte dwa. Tak jeszcze wygląda w porównaniu do Victorinoxa Pioniera, który to jest trochę większym scyzorykiem niż standardowe te wszystkie scyzoryki, więc głównie ma też większą. Natomiast zobaczcie, jaka grubość, nie? Jaka duża różnica. Natomiast Bantam jest tych samych rozmiarów co Kadett. Jest to właściwie taki sam scyzoryk, tylko że właśnie jednowarstwowy, przez co jest bardzo cienki i można go sobie wrzucić do kieszeni i naprawdę o nim zapomnieć. Akurat i ja już to przetestowałem, że zapomniałem, że mam go w kieszeni i sobie gdzieś tam spodnie powędrowały. Zobaczmy wagę jego. No cóż, waga się zbuntowała, także nie powiem wam, musicie sprawdzić sobie w statystykach, albo najwyżej gdzieś tam wrzucę w opisie. Tu jest jeszcze taki fajny skrót, ze względu na to, że to jest limitka. Ten skrót oznacza właśnie to, czyli Les Coteaux de Soldat de l'Armée Suisse. Dostałem od nich taką kartkę, więc proszę bardzo, możecie się u nich zaopatrywać. Chyba fajny sklep, nie wiem, nie płacą mi za to. Ale skoro już jesteśmy przy omówieniu tego scyzoryka, to akurat chyba przydarzyła się okazja, żeby go użyć. Proszę bardzo, po to jest właśnie to narzędzie. Teraz wsadzimy nową baterię i go zważymy. No, od razu można i użyć scyzoryka. O, było nacięcie. Ha, 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 ha. I właśnie do tego typu prac zakupiłem ten scyzoryk. Proszę bardzo, 29 gram, czyli mega znikoma po prostu waga. Ostatecznie uważam, że Bantam w wersji Alox, zwłaszcza tej czerwonej, jest świetnym scyzorykiem. Zwłaszcza na EDC. Niestety brakuje mi kółeczka. Czyli czegoś takiego. Użyłbym sobie takiej zawieszki i w ten sposób go przenosił. Inaczej zawsze ląduje na dnie kieszeni, gdzieś tam pod portfelem i później to po prostu przeszkadza w użytkowaniu dziennym. Dopóki jest w pionie, to jest w porządku, ale w pewnym momencie przesuwa się na dół kieszeni i no i po prostu to się już odczuwa. Zwłaszcza przy siadaniu. To jest troszeczkę takie irytujące, że tak się wyrażę. Są wersje z kółeczkiem, są, Swiss Bianco ma, ale już one to kosztują po prostu jakieś 2,5 stówy plus przesyłka, chyba też tam z 5 dych, także już 3 stówy trzeba wydać. Natomiast wersja podstawowa Bantama w Polsce z przesyłką to widziałem na Allegro, że chyba po 100 zł można, za 100 zł można już z przesyłką kupić. Także no, kto jaki ma budżet, nie? Znaczy, no może nie budżet, no jest to nóż jakiejś tam wysokiej jakości, powiedzmy, w stosunku do ceny, ale akurat cena taka już 300 zł za taki scyzoryk, to już jest za dużo. Ja za ten też trochę przepłaciłem, może, zdałem za niego, chyba na polskie wyszło 166 zł z przesyłką. Akurat tam była przesyłka darmowa na ten model. No, na tamtej stronie, o której wam mówiłem, czyli no
Dorzuciłem te trochę kasy, bo chciałem ten czerwony kolor, ale okazało się, że i tak pewnie ostatecznie przerzucę się na zwykłego kadeta, bo już miałem niebieskiego i też się bałem go używać. Także tutaj powstała taka fajna jakiś monolog na ten temat, ale powiem wam, że no jednak kupować lepiej jest chyba w tej zwykłej srebrnej, prawda? W tym srebrnym aloksie. Najlepiej z kółeczkiem i do kieszeni. Wtedy tego już mam, zobaczcie, chyba 4 lata. Na nim nic nie widać. No może tutaj coś tam się działo, nie? No na tym to ja wiem, że zaraz użytkowanie będzie widać i no takie dziwne uczucie, no tak używać, nie używać. No ale jeździ u mnie w kieszeni, no to znaczy, że go używam. No. Także jest chyba dobrze. Chyba jestem na dobrej drodze, żeby się przełamać i po prostu go tyrać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!